Drodzy, dzisiaj idziemy na tatuaż, ten obiecany z odcinka Instagram Kontroluje Moje Życie. I właśnie aktualnie wybieramy się na tatuaż. Mam wizytę za 15 minut. Szczerze troszeczkę się stresuję, bo wtedy miałam taką energię, że ej, zrobię wszystko. A jak musiałam przeczekać te dwa dni, no to jednak trochę się domyślałam, że o kurczę, może jednak tego nie robić. I miałam czas do myślenia. Jednakże idziemy, robimy. Jeśli chodzi o wzory, to są bardzo małe, skromne, moim zdaniem symboliczne rzeczy. Nie jakiś mały, wielki, ogromny tatuaż. No bo ja nie jestem już tak bardzo wytatuowana chyba. Znaczy razem będę miała około 5 tatuaży. Około, no 5. Więc nie wiem, czy to jest mało tatuaży. Ale idziemy i zobaczymy, jak to w ogóle będzie też z komunikacją, bo jak mówiłam w poprzednim odcinku, pan mówi bardzo słabo po angielsku, a ja mówię bardzo słabo po francusku, więc damy radę. Gesty, mimika i wszystko. Idziemy, kochani, i widzimy się już w salonie. Moi drodzy, jestem po tatuażu właśnie aktualnie. Mało mogłam nagrywać, bo też trochę cierpiałam. Trwało to mniej więcej godzinkę i teraz potrzebuję czegoś słodkiego, bo czuję się bardzo taka słaba. Jeśli chodzi o komunikację, komunikacja była trudna, no bo ten pan naprawdę mało mówi po angielsku. Ja też mówię mało po francusku. Znaczy, no dużo rozumiałam i on mówił po francusku, ja odpowiadałam po angielsku. Nie wiem czemu i... ale prosto chciałam mu odpowiadać. Jeśli chodzi o ból, merci, bo jak widzicie, zrobiłam sobie napis merci. Od dawna myślałam nad jakimś napisem i po francusku i zdecydowałam się po prostu na merci. Na merci, bo myślałam, że może być gwiazdę, może bonjour, może jakieś inne, ale zdecydowałam się właśnie na te merci, bo to była taka też wdzięczność za to, jakby ogólnie merci. Jeśli chodzi o ten drugi tatuaż, który pokażę wam potem, on już trochę było ciężej do dogadania, bo chciałam na przykład cieńszą linię, a trochę zrobił mi grubszą linię. No ale co ja mogę mam nadzieję, że będzie w porządku. Nie jest aż taka zła, jest w porządku. Naprawdę bardzo dobry tatuaż. Potem wam pokażę. No muszę się tego przyzwyczaić, bo on już jest inny. Ja idę teraz podejść słodkiego i widzimy się później. No. Tak jak dobrze zrozumiałam, muszę trzymać tą folię, bo tutaj nie używają drugiej skóry. Ja jestem wielką, ogromną fanką drugiej skóry. Tutaj mam po prostu folię naklejoną i mam ją nosić godzinkę. Trochę mało, bo mi się wydaje, że osocze zacznie jutro wypływać, albo no już na przykład merci miałam bardzo dużo krwi i tutaj nie wiem jak ten. A jeśli chodzi o ból, merci bolało mnie o wiele bardziej niż tutaj na tym ramieniu, iż ponieważ merci było robione w bardzo delikatnym i cienkim miejsce, jakby delikatna i cienka skóra, no trochę bolało i bardzo się cieszę, że zrobiliśmy tylko pierwsze, bo potem to na łokciu nie było aż takie straszne. Nie wiem, no ja nigdy nie będę robiła rękawa i też te moje tatuaże są w takim miejscu, że no nie wiem, czy bym mogła dorobić coś, a może kiedyś, nie, no nie wiadomo. Na razie tak zostaje i ja jestem zadowolona. To też był fajny pomysł i dalej nie wierzę, że w to raz to zrobiłam i fajna pamiątka. Jeśli chodzi o ten drugi tatuaż, jest to walka ze słońcem, ponieważ nie wiem, czy wiecie, czy wspominałam o tym, jestem aktualnie
na żeglówkach. Po prostu żegluję, jestem w pracy i żegluję. Już będzie miesiąc niedługo, odkąd tutaj jestem i żegluję sobie po Francji, po północy Francji i aktualnie właśnie jestem w Cherbourgu. Stwierdziłam, że to jest coś, w ogóle to było bardzo... Ja wiedziałam o tym, że ta podróż będzie niesamowita, bo ja uwielbiam podróżować i jeszcze jak dostałam taką propozycję, miałam takie kurde, no... z ludźmi troszeczkę obcymi. I właśnie to jest tak, ta właśnie falka ze słońcem. To taka pamiątka właśnie z tego miejsca. Merci właśnie napis, bo już od dawna myślałam nad napisem po francusku. Ja się bardzo cieszę. Zobaczymy jak się zagoi. Na razie jeszcze trzymam te folie. A jakby co, to na moim Instagramie pewno będą jakieś fotki z tego właśnie tatuażu, więc totalnie was zapraszam tutaj. I co, widzimy się jutro o godzinie 17, bo trwa wakacyjny tydzień.